Dla ludzi, co wzięli kredyt 5 lat temu, to dobrze. 20 zł. Wiadomo, o co chodzi, to jest ciągle na językach i co by się nie wspomniało, to ciągle wraca się do tego uśmiechnięta buźka. W jakim graonie jeszcze, to jest nic, ale naprawdę na budowie czy innej stronie pracy, nie tylko w biurze, to jest dopiero. Dziękuję za donaty wszystkie. Czekaj, jeżeli dobrze rozumiem, to tobie chodzi o to, że... że na budowie, że bardzo, że jest głośny temat, tak? O to chodzi? Tak to rozumiem. Czy może jakaś gierka z Weko przyszłości? Słuchajcie, ja jestem otwarty na granie z każdym. Jak ktoś ma średniej wielkości kanał, to ja z nim mogę grać, ile on będzie chciał. Jestem bardzo chętny. Nudzi mi się trochę granie solo. Uważam, że generalnie, jeżeli chodzi o youtuberów, to jest tak, że robiliśmy bardzo długo każdy sobie i to jest cholernie nudne. I jakby to jest największa wada LoL'a na YouTubie. Może to jest powód, dla którego LoL się słabo ogląda swoją drogą. Bo dużo osób, które nagrywało LoL'a, poszło sobie do jakichś innych gier. Minecraft, Fortnite i tak dalej w pewnym momencie. I zawsze było między nami mało kooperacji. A dobra, a tam nowej, zobacz, większe zarobki, większe ceny dla ludzi, co wzięli 5 lat temu kredyt, to dobrze. Chodzi o to, że pieniądz traci wartość. Ale zapominasz zupełnie o tym, że stopy procentowe ci w pewnym momencie zwiększą mocno, żeby walczyć z inflacją. Może uda mi się go... Chciałbym go na drugim levelu zabić. On generalnie, teraz to minione przytrzymam. Flash W, autoatak Q go zabija. No może teraz potrzebuję dwóch autoataków. Czekajcie. Próbować z flashem? Dwa hity dostałem od Tureta. Ale dalej, on jest bardziej w moim kill range'u niż ja jego. Okej. Okay. Nie jest za głośna muzyka? Asperos. 20 zł. Tak tam normalnie, jak ktoś kaszę prycha czy kicha, to zawija ja go. Przynajmniej tam, gdzie ja jestem. Zasada mówi, okay. Lepiej glosno pierdni jak nic po cichu kichnać. No, okej, okay, dobra. Dziękuję za kolejnego donata, już 80 zł sporo. Generalnie to nie dziwi mnie to, znaczy... Ciężko jest oczekiwać od ludzi, żeby każdy do końca wiedział, jak działa ten koronawirus, że on nie jest taki w sumie aż tak groźny, jak się nam mówi. Ludzie nie rozumieją, jakie jest prawdziwe zagrożenie związane z tym wirusem, nie? Jakby dużo jest takiej paniki niepotrzebnej, ale no... Nie będę bardziej wchodził w ten temat. Tak nieładnie robię, bo trochę zaczynam gadać, a potem urywam, ale no myślę, że rozumiecie, że nie chce mi się gadać w kółku o tym samym. Jaki według ciebie jest średni kanał? Mało jest bardzo średniej wielkości kanału z LoL'a. Powiedziałbym, że tak od 15 tysięcy subskrypcji. Dostałem tym. Spróbuję zraszować botka. Biedny. Sylas. Dobrze, przynajmniej, że ma te potki. Ej, to jest set w dżungli. Nie zauważyłem wcześniej. Tak się zastanawiam, jeżeli rzucę podwójne E, Q, to wtedy mam znowu wzmocnione W. Szako? Nie, nie ma tutaj szako. Tak widzieliście? Do przodu wyszedł cwaniak.
Okej. Assassin Renekton. O! Mam 6 level. Nie podejdzie tutaj szaka. Okej. Okej. Wiecie co? Chciałem Plejta zgarnąć za wszelką cenę. Goldzik jest dla mnie bardzo ważny. 20 zł. No właśnie, spoko, to ja cebę zmuszam do rozmowy, co nie musisz. Wiara ogólnie jest pojeb, bo myśli, jak wykupi pol sklepu Bedzia ocalala, wystarczy kichać, a wirus 6 godzin w miejscu krazy. Słyszałem, że mniej. Że 30 minut w środowisku. Ale nie wiem, ile w tym prawdy. Dzięki jeszcze raz za donate'a. Kiedy Conqueror, a kiedy Presdi Attack na Renektonie? Na Renektonie Conqueror i Presdi Attack działają bardzo podobnie. Conqueror, jeżeli myślisz, że na przeciwników potrzebujesz dłuższych walk, a Presdi Attack, jeżeli krótszych. Ja akurat chcę zagrać buildem w Botrzka, więc raczej chcę krótkich walk. Ten nowy Botrzk robi bardzo duży damage, nie? Jak mam się nauczyć grać na odblokowanej kamerze? Nie ma jakiegoś triku. Musisz po prostu grać i się przyzwyczaić. To jest pamięć mięśniowa. Odblokowana kamera musi się stać dla ciebie normalna. Wkurzający ult. Z lasa. Będzie mi się wymykał z tego. Skill range'u mojego. Bejtuje mnie. Gdzieś tutaj jest szako. Ale może dam im radę obu? A brzydko to zrobiłem. Okej. Do zabicia Sylas. Jeszcze jednego playta zgarnę. Nie wiem, co robi ich botlane w sumie. Nie bardzo obserwuję minimapę. Uuu, kiedy rzuciłem? 10 zł. Siema byku, pozdrowisz Wiktora Kusia? Pewnie, pozdrawiam Wiktora. Może pooglądamy jakieś jelenie? Oj, Piotrek. Ty się doigrasz. Kiedyś. Słuchaj, jak dostanę Warna na konto, to wtedy ty dostajesz permowana. Ale wczoraj w sumie wychwyciło tylko ten. Jakieś, za jakieś prawa autorskie streama. Jeżeli masz mobilnego przeciwnika, który może uciec, to maksuj sobie W, wtedy chyba czas na CC się zwiększa. Nie, nie zwiększa się. A poza tym jakby to też takie trochę nielogiczne. Jak jest mobilny, to dlaczego dłuższe CC jest ważniejsze? Nie do końca to rozumiem. Wtedy chcesz to, co zadaje najwięcej burst damage'u chyba. Ładnie zaczynam bić. Myślicie, że go zbombię pod wieżą? Fuck! Jakbym miał W swoje.
Ej, ale damage jest naprawdę dobry. A czemu z Facebooka przyszedłeś? Chyba, że streamujesz trochę tu, trochę tu. Bo ja nie w temacie. Dlatego, że skończyło mi się partnerstwo z Facebookiem. Jak widzicie czat, jakieś takie pytanie, ja bardzo długo na nie odpowiadałem. I możecie wtedy za mnie odpowiadać. Powiedz, o czym myślałeś, jak czytałeś Kusia. A o niczym konkretnym nie myślałem. Jak sobie miałem licencję odpisać, a ze strumykiem wyskakujesz, jak żyć. Wiesz co, licencjat nie jest ci potrzebny do życia. Ja nie pisałem i żyję. O, dobrut. Wie? To mi się podoba. Walka potencjalna z Gravesem. Albo znowu 1v2. Fak, dużo dostałem. Nie wiem, czy nie idzie na mida. Nie, nie idzie na mida. O, zabił nawet. No, nie spodziewałem się, że Sionik 1.04 Asperos, zabije kogoś. 20 zł. To jest głupie, jak można wysyłać komuś kas za to, że siedzi przed kompem i gra. Chore, nie? XD. Bo ja wiem. Znaczy, to nie tak, że wysyłasz też komuś za to, że siedzi i gra. No nie wiem, takie... To jest faktycznie takie dziwne czasy są, nie? No, jeszcze niedawno to by było tak całkiem nie do pomyślenia. Ale wkurzające. Nice. Ej, bo ja mogę tą Kate zabić. Mają tu wizję? Co? Nie mają. Oh shit. Nie zabiję jej. Przez to, że wszedłem w tego trapa. No chyba, że ich porobię na 1v2. Czy ona tu jest? Jest. Mam 20 sekund na plejty. Dobra. Tak myślę, że zbombię naraz tą Kate. Zaraz. Oni nie powinni się spodziewać, że mogę. 1 autoatak. Jeszcze trap! Fuck. Jak nie mam wzmocnionego W, nie? To ja wtedy nie zabiję jej na jeden... na jedno combo. Te dwa itemy, Botrk i Death's Dance, są tak broken. Powiem wam szczerze, jak złożę Death's Dance'a, to wydaje mi się, że... Jeszcze raz grałem Renektonem z Death's Dance'em i ten... 1v4 nawet da się zrobić. Noxy, nie denerwuje cię, że to cię taki użytkownik, co pisze, pozdrowisz? I tylko to pisze, już spami. Czemu nie ma z bomby blokady za to? Przecież to czat zaśmieca. Znaczy, jak ktoś spami, no to tak, to wtedy... Wtedy jak coś to...
jestem generalnie za Banicją, to tam nie wiem, kto jest z moderatorów w czacie. Michał, teraz jest to wtedy, możesz banować. Generalnie to w ogóle nieważne, o co chodzi, nie? To jakby spam w kurze. Można napisać raz. Czy grałeś w tego COD Warzone? Nie grałem. Okej, teraz ich zabiję na 1v2. Trzeba tylko jakoś zbejtować. Chociaż mają dużo cecaków, nie? Mogę zaczekać. Kate nie robi wcale damage'a. Okej. Coś takiego. O! Czyżby? Chcesz się próbować? Nie. No chodź. Chodź. Robaczku, dawaj. No i ucieknie. Fuck. O, fuck. Udało mi się przeżyć. No, ksie, nie pisałem do ciebie na fanpage, to do tego montażu jak coś. Okej, ja nie sprawdzam fanpage'a tak codziennie, ale odpiszę ci. Nawet nie wiem, czy nie wiedziałem wiadomości. Chociaż może to nie od ciebie, skoro nie odpisałem. Nie, to nie jest ranked. To na razie na rozgrzewkę włączyłem gierkę drafta. Czy oni naprawdę w 3 osoby puszują bota? Szako idzie do mnie. No dobra. Troszkę jestem niezadowolony z tego. Brak Ignite'a mnie uwalił, nie? No bo ten Sylas bardzo dużo się leczy. Next Wukongiem? Może spróbuję, tylko że wtedy musiałbym zagrać jeszcze jednego drafta. Ale w sumie chcę sprawdzić Renektona, nie? Powiedziałem Renektona? Wukonga chcę sprawdzić. Czy masz plan na jakąś następną grę do przejścia? Tak. A wrócę do Sekiro, bo w Sekiro grałem chyba na 2 streamach i no chciałbym przejść do Sekiro całe. Ale Sekiro jest dla mnie męczące. Chyba nie lubię takich całkiem gier Souls-like. Jakoś tak, no nie wiem. Może to nie jest gatunek dla mnie. Na przykład przy Orim, nawet jak są ciężkie te momenty, bossy i tak dalej, najbardziej mnie trzyma grafika, oprawa muzyczna. Nie chodzi o to, że na przykład, wiecie, chodzi o to, że któryś bossik jest trudny. I dlatego mi się przyjemnie gra.
Trap gdzieś tutaj jest. Postawił Shaco teraz. Asperos. 20 zł. Widzać czat, z czym się borykasz, to naprawdę szkunek XD, teraz dopiero tak zwróciłem uwagę, co kto pisze. Nocy, a może Noxy, a to Noxy, a tamto XD. Czekaj, co? Wiem, że często ludziom w ogóle zmienia Noxy na Nocy, właśnie. Ale to autokorekta. A to ogólnie to, no nie wiem, borykam się z tym, co każdy, co... Każda osoba, która coś streamuje, zawsze jest trochę takich... głupszych komentarzy. Ja powiedziałbym, że tak naprawdę moje community jest bardzo okej. Okay. Że mam jednych z takich bardziej ogarniętych widzów. Raczej. A wiadomo, bo to nie jest tak, że wiecie, czyjś widzowie są jacyś, a czyjś widzowie są jacyś, bo to tak zawsze się mówi na średnio. Może następna gierka na streamie to będzie Hollow Knight? A na pewno nie przed Sekiro? Tak myślę? Z grafikiem mogę mieć trochę ciężko. Nie wiem, jak działa na nim. Botrk. Dlaczego on złożył Botrka? Jeszcze jeden item pod lifestyle. Choren. 5 zł. Siema Noxy, co sądzisz o przejściu Bloodborne'a na streamach? Musiałbym się zastanowić. Bloodborne chyba widziałem u kogoś. Trochę. Sam, nie wiem, jakoś tak nie ciągnie mnie. Nie jestem podekscytowany na myśl, że miałbym grać Bloodborne'a. Prędzej bym zagrał... czy ja dobrze myślę, że Bloodborne to jest ten taki RPG? Też taki Souls-like, prawda? Tylko, że... Chyba ma jakieś elementy RPG-a. Ja powiedziałem RPG. O dobrej grze myślałem jak coś, ale... Nie wiem, czy większość osób powiedziałaby, że to jest gra RPG. Wolałbym coś takiego właśnie... w stylu The Elder Scrolls? Nie wiem, ale to jeszcze bym się zastanowił. Co to za ustawienie graficzne? Asperos. 20 zł. Cecha.uja, prawda myślisz, że jestem normalny xdd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 d. Widzę, Aspero, że się dobrze bawisz donatując. Czekaj, nie kumam. Nie, no nie wiem. Nie wiem, czy jesteś normalny. Ale też z drugiej strony nie ma to dla mnie znaczenia, czy jesteś normalny. Chcemy spróbować bomby. Nie mogę zbombić. Kate. Jeżeli się trzyma tak daleko, ej. No lol. To było brudne, nie? Zagranie. 2E na niego użyłem. A i tak nie przerwałem mojego erki. Czy grałeś Malphite'em? AP bomba? No pewnie. Ej, jak ja się tu znalazłem?
Patrzyłem się na czat, nawet nie wiem, co się stało. Jakby... Skąd ja tu byłem? Dlaczego Seth tutaj był? Nieważne. Jakbyś nie wiedział, bot na Gravesie jest super broken, daje mu lifesteala i to najważniejsze slowy, a to jest najważniejsze... Jedna z najważniejszych rzeczy na Gravesie. Czekaj, co? Ale jest dużo itemów, które dają lifesteala, a Graves nie korzysta z on-hitów, nie? Niego on-hity mają jakiś taki przelicznik dziwny, ale nie jestem pewien, jak to działa. A jakby nie wytłumaczyłeś, dlaczego bot jest broken. I dlaczego slowy są najważniejsze na Gravesie, który jest dosyć mobilny? Daję ci kasę, bo lubię twoje podejście do życia. A to dziękuję w takim razie. Moje podejście jest takie, że nie przeszkadza mi, jak ludzie dają mi kasę. Też jestem zadowolony. Gwarantuję, że nie przepiję. Zrobili barona? Czekajcie, zrobili czy zabrali? Dlaczego my przegrywamy tę grę? Przydałaby się jakaś pomoc, żeby zabić Gravesa. No tak to oddamy tu wieżę, ale może tak musimy zrobić. Ile trapów tutaj nastawiała. Okej. To było dosyć risky, nie? Ja się bardzo dużo leczę, ale nie jestem tanki. Prawie mnie zbombili przez to. Teraz jest okej, okay, bo mam obok siebie tą MF-kę, nie? A z nią to powinniśmy dać radę spokojnie. Okej, okay, nice. Nice. Okej, okay, ładnie, ładnie. Odwracamy się? Chyba nie. Dobra, nie zdążyłem zabić. Myślicie, że jakie oni mają damage? Bardziej magiczne czy fizyczne? Problem w tym, że chyba mają taką całkiem dobrą mieszankę, nie? Horen, 5 zł. To jak nie Bloodborne, to w takim razie mam jeszcze kilka sugestii. Gears 5, Vampire, God of War 4, Red Dead Redemption 2. Co sądzisz? Czy God of War nie jest ekskluzywem? Jest ekskluzywem, prawda? Ja nie mam konsoli i nie kupię na pewno konsoli. Ja jestem trochę antykonsolowy, bo no nie podoba mi się to, że sprzedaje się komuś gorszy komputer, którego jedyną zaletą są ekskluzywy. I sprzedaje się go po no, takiej nieadekwatnej cenie. I gry na konsole też są droższe. Także God of War odpada. Vampira też gdzieś widziałem. Red Dead Redemption 2 będzie na PC, nie? Powinien być, tak mi się wydaje. Red Dead Redemption chyba najbardziej mnie kusi. Z tego, co wymieniłeś. Piotrek, proszę cię. Konsola jest tańsza od PC-ta? Tak, to prawda. Bo PC-ta możesz złożyć takie za 20 tysięcy.
konsoli za 20 tysięcy chyba nie ma. Ale konsola o tych samych parametrach nie jest tańsza. Dawać! 5 osób na Gravesa! Nie może nam uciec. Okej. Okay. Powinienem się cofnąć, czy nie? Nie mam na czym się leczyć tutaj. Nikt nie puszuje jednak topa, to jest okej. Okay. Zastanawiam się, kto zainicjuje z naszego teamu. Serio? Ej, ładnie to zrobił. Nie wiem do końca jak. Ginę na jeden autoatak. Ale jeżeli będę miał cokolwiek do hitnięcia, to się wyleczę. Dawaj, Sion! O nie, zrobiłem błąd! Oh fuck! Nie wiedziałem, kto przyjdzie, ale to Gravesik był pierwszy w kolejce. Red Dead Redemption 2 w listopadzie chyba będzie miał premierę na PC-ta. No to wtedy możliwe, że zagram w te Red Dead Redemption. Jakieś tipy, żeby zacząć jako grafik komputerowy? Nie jestem grafikiem, ale... tak szczerze, taką najprostszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest robienie już teraz czegoś jakby do internetu, żeby mieć jakieś portfolio. Graficy mają o tyle łatwo, że bardzo łatwo jest pokazać efekty swojej pracy. Nie potrzebujesz żadnej szkoły, żadnej edukacji tak naprawdę, bo możesz udowodnić swojego skilla przesyłając komuś link do tego, co zrobiłeś, nie? Przeskoczył przez Q. Przez ścianę, a klon wszedł do was. Tylko klon jest niewidzialny? Bo nie rzucił najpierw R-ki, potem Q. Bo klon był po drugiej stronie ściany. Chyba, że się tak zbugował. Chyba jest taki bug, nie? Albo to nie jest bug, ale to jest losowe. Że czasami klon się respi po drugiej stronie ściany. Dlatego nie jestem pewien. Jestem tu pierwszy raz, witaj, a dzień dobry. Patrzcie, trochę już streamuję teraz na tym YouTubie. Tak już, nie wiem, od 2 tygodni? Miałem chyba z 8 streamów. A cały czas przychodzą nowi ludzie, którzy nie byli wcześniej na strumykach na YouTubie. Ej, bo jest Drake, a nikt go nie robi. Nikt to od nas. No to fajnie. Co to jest? Sylas się kitrał. Nie ze mną te numery. Mam Ignite'a. To on zmniejsza heala? Z czego? Aha, dobra, on ma Thornmaila. No, on nie sam zmniejsza heala, tylko ja zmniejszam sobie heala na nim. Trochę słabo, że mój team się zrecallował.
Zamiast pójść od razu na Drake'a wtedy. I nikt nie dobije Gravesa? Serio? 5 sekund do Sylasa. Nic nie udało nam się osiągnąć. O cholera. Co? Okej, wydaje mi się, że dosyć ważne jest chronienie. Chronienie MF-ki. Czy ona dała radę? No, nie za bardzo. I tak ginie, ale przynajmniej przeciwnicy nie mają niczego do zgarnięcia. Drake będzie dopiero za ile? 2-3 minuty? No, 3. Klon respi się po drugiej ścianie, jak stanie się odpowiednio. A to nie jest losowe? Jesteś pewien, że klon respi się po drugiej stronie ściany, a nie respi się losowo i ma szansę się zrespić po drugiej stronie? Jeżeli tak, to jakby trochę pecha miałem, że akurat teraz się zrespił, nie? I to wtedy trochę mnie zbejtowało. Znaczy, to chyba nie miało znaczenia. Dlaczego patrona nie mogę wykupić? Pojęcia nie mam. Zależy, co ci wyskakuje, nie? Co oni robią? Mogli skończyć. Nice. Dobra, teraz my kończymy, nie? Albo kończymy, albo przegrywamy. Albo backdoor. Nie, Graves nie backdooruje. A mógłby. Tylko kto ma tam iść? Gravesa przed chwilą widzieliśmy. Teraz nie ma Gravesa widocznego. MF-ka. Dobra, ona def. Nie, wydaje mi się, że Graves może iść na backdoora. Ale dobra, jak zbackdooruje, no to przegramy tą grę, bez znaczenia. No, MF-ka trochę trolluje. Okej, okay, nie backdooruje. A to by było ciekawe, chciałbym zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, jakby jak to mu wychodzi, nie? Numer karty, że zły. No nie wiem, to ja ci nie powiem. Dlaczego tak jest? Chyba, że podajesz zły. To by tłumaczyło dużo. O. Okej. Okay. Gościu, Szako przeszedł jego, a on rzucił Blue Trinketa obok siebie. To było trochę niespodziewane. Chyba mogłem go zabić, nie? Jakbym szybciej rzucił combo. W 2 dni wbiłem 5 rank do góry. No to nice. Całkiem niezły wynik. Kto tam może iść? Szako. Nie uda mu się. Ma liczbę, no? Nie ma liczby, no. Jak kupuje czas. Dobra. Jak z tym wyzwaniem? Czekaj, jakim wyzwaniem? Teraz mówimy o szachach? Kurde, kupiłbym item.
Nie mogę kupić temu. Baron mnie zatrzymał. Ciekawe. Ja nie teraz zrobił barona. A się kręcę jak debil. A nie, nie zrobił. Bez flesza, Kate, prawda? Dawać go. Set. Masz przyciąganie na pewno. Patrzcie na tego heala. O nie, tam jest Shaco. Fuck. Dobrze, dawaj. Dev znaczy. Nie, czekaj. Muszę zatrzymać stuna. Pacynki skończyły? Pacynki? No dobra. Noxy, często się mówi, że w niskich dywizjach samą grasz grę, ale jak to zrobić, jak jesteśmy do tyłu i team nie gra zbyt dobrze? Są tutaj dwie rzeczy, o których mówisz. Jak wygrać grę, kiedy słabo gram ja i kiedy słabo gra mój team? Odpowiedź to nie wygrać, bo nie wygrasz każdej gry. Jak ty grasz słabo i twój team gra słabo, no to przeciwnicy zagrali lepiej i wygrają.